Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid Kubacki zadba o interesy polskich kibiców. Nie udało się na boiska w Katarze, no to tutaj podczas treningu hat-trick biało-czerwony się przydarzył. No ale teraz pytanie, te trzy wygrane treningi cieszą, czy cieszy to, że udaje się realizować od początku to, o co chodzi? Cieszy jedno i drugie, bo jedno z drugim się poniekąd wiąże. Ale na pewno to był taki solidny dzień, fajne skakanie, może ta ostatnia seria troszeczkę tamtej techniki delikatnie zabrakło, ale mimo wszystko to było na takim bardzo solidnym poziomie i no ja się mogę z tego dnia cieszyć. Też to nie był jakiś super łatwy dzień, ale fajnie było poczuć, że to co sobie wypracowaliśmy jeszcze w Finlandii to działa i można z tego korzystać na skoczni. Odczucia z tych klasycznych torów lodowych, one się różnią od tego, co mieliśmy w Wiśle i Wróce? Może one nie są aż tak diametralnie różne te tory, ale mogą być, bo zależy jak im tam powygina te prowadnice do wycinarki, ale generalnie no to jest, ma to swój klimat, to jest coś, co się w Pucharze Świata widzi coraz rzadziej, naturalna skocznia jeszcze z naturalnym zaśnieżonym rozbiegiem, a nie tylko mrożone tory i tutaj no, ma to swój klimat, ja to lubię, do tego na tym zaczynałem tak naprawdę i gdzieś tam no, zawsze się bardziej przychylnym okiem na to patrzy, no a dodatkowo tutaj w TTZ skocznia bardzo fajna, duża, można polatać i przyjemnie się po prostu tutaj skacze. To jeszcze o tę przerwę po Ruce zapytam. To był czas wolny od skoków, jak chodzi o sferę mentalną, czy czas na analizę w kontekście wyników w Finlandii? Wszystkiego po trochu, bo tak naprawdę po zawodach zostaliśmy w Ruce jeszcze na te 3 dni, więc mieliśmy okazję na to, żeby sobie w spokoju, w fajnych warunkach potrenować i myślę, że te treningi mi dużo, dużo dały. A później już po powrocie do kraju było trochę więcej czasu na to, żeby odpocząć, żeby zrobić trening ten taki fizyczny. Tutaj był co prawda też trening jeszcze na skoczni we wtorek, ale ja po pierwsze nie wiem skakać, po drugie się nie odbył, bo jednak się trochę pogoda zepsuła, więc no, myślę, że do tych warunków się po prostu zaadoptowaliśmy, jakie mamy, a dzisiejsze skakanie też pokazało, że jakoś tych skoków więcej jeszcze w tej przerwie nie potrzebowałem. Dziękuję, powodzenia. Dzięki.